Dobra, sami będziecie wołać o pomstę do nieba. Nadwyżka żywności, minus jeden. W gospodarstwach. No dobra. Trzeba co nieco ponaprawiać. To są już dosyć mocno rozwinięte te prowincje. Ja nie mam kasy. Nic nie załatwimy. Wiem, że nie mamy niedobór żywności. Mamy wroga, super. Dobra, wy polecicie sobie praktycznie tutaj na całą tą piękną armię skończą się praktycznie z Ashigaru. Poślemy pod zamek. Okej, a co tu się dzieje? Zadowolenie piękne. Aż mi się to podoba. Teraz tak, co tu się dzieje? Dobra, jedna taka grupka. Co tu jest z armią? Więc tak, was też tutaj wyślemy, żeby nie było, rozpieprzy ich siłą. Spieprzać mi stąd. Ty się wycofaj. Co, kampania się już kończy? Myślę, że to szybciej pójdzie. Oj. Pięknie. Tu mamy załatwione i teraz tak. Ile brakuje do ukończenia kampanii? Niedobrze, bo brakuje mi aż 5, 6 prowincji. I to mi się właśnie wcale nie podoba. Więc tak. Coś jest jak ich wyciągnę. Zadanie plus 15, no luz. Awansuj go. Luz, mamy generała jednego, to już mamy plus do dowodzenia. Tam jest jeszcze jeden zamek, będę musiał ich wykopać. Tu są dwa zamki w pobliżu. Kontrolowane przez kogoś, bo nie widzę na mapie. A przybliżyć też za bardzo nie mogę tej mapy. Nie mogę, chwila. Dobra. Więc tak, tu są buntownicy, tu też będą chyba buntownicy. Okej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu są dwa zamki.
Dobra, werbunek. Mnicha mogę nająć, no to luz. Ich nie chcę atakować tych Hojo. O, Shogun. To trzymaliśmy mnie przez rok. Kyoto. Pięknie. All will fear the Date. All will fear me, for I am Shogun. Z jednego końca mapy na sam środek. Nieźle. Zapowiedny rodu Hojo, armię. Chyba nie ma z nimi wrogości. Nie, jest moim sprzymierzeńcem. Nie będę ich atakować, wypchajcie się sianem. Ale chcę tą armię. Przetransportować gdzieś tutaj. Jest tak, tutaj jest armia jedna cała z generałem. Może ich wyciągniemy? Tutaj poproszę tak i werbuneczek. Ładne jednostki tu można rekrutować. Koni łucznicy, łucznicy z tą super celnością, straty pierdaty. Ale ja polecę standardowo. Dobra, jedna tura i spadamy z nimi. O, boskie prawo, blokowane osiągnięcie, super. Próba sabotażu. Agenci moi. Awansik. Co ty tu możesz? Szpieg wojskowy. Podczas zjazdu polowego. No, oczywiście dalej idziemy w uniknięcie wykrycia. A tutaj co mamy? To. I tu nic więcej nie mogę zrobić. Postaci. Szansa na ucieczkę po niedanej akcji to się przyda. Pięknie. I teraz tak, co mi tutaj zostało? To my... Dwie prowincje wyłączone spod... spod dowodzenia. Dobra, na zero, okej, świetnie. Chłopaki, wy polecicie sobie tutaj. Dbaj o miasto. Spelunka. Teraz tak, armię, całą armię muszę wyciągnąć. Okej. Oj, werbunek, werbunek. A ich skąd tutaj mi wywiało? Dobra, pięknie. Zostanie mi wtedy...
Jak to przejmę te dwie prowincje? No cholera, mało jeszcze, mało, mało, mało. Werbunek, tu muszę zwerbować kilka jednostek i to dosyć dobrych. Dobra, mec mnicha. Armia. Dacie sobie radę? Dacie, świetnie. Pokojowa okupacja. To i to. I werbunek, ale tu już nie mam kasy. Dobra, i zostanie mi wtedy jedna prowincja do opanowania. Mam nadzieję, że z tym problemem już nie będzie. Dyplomacja, sprzymierzeńcy, Hojo nadal, wrogowie, dwa klany. Dobra. Okej, ci się transportują, znaczy przechodzą. Świetnie. Dobra, dobra, to już mnie nie interesuje za bardzo. Okej, zobaczmy, co tu się dzieje. O! Ładnie. Nie wiadomo, z jakiej racji mam statek. A dobra, miesza z tym. Werbunek. Dobra. Tu mam dwie armie sprzymierzeńców naszych. Z automatu lecimy. Pokojowa okupacja. Tu za jedną turę jeszcze. Armia, no, naprawdę zajebista. Tu też chyba pójdziemy ilością. O tą prowincję. O, generała stąd weźmiemy. Cudownie. I teraz tak. Co tu by było można zdziałać jeszcze? Ten człowiek zginął z rąk wrogiego agenta. Musimy schwytać winnego tej... zbrodni, tak? Nie ma problemu. Werbunek, co tu jeszcze mogę zwerbować? Mnicha bierzemy. Pokojowa okupacja. Tak. I została mi ostatnia prowincja do... Co? Jeszcze nie? What the fuck? Dobra. Ciebie poproszę. I jednego z generałów. Okej, to mam porządek jako taki. Dobra. Teraz tak, co tu mogę zdziałać? Tu już nic. Tu jest ten cholerny jeden z zamków. A to zrobimy taki wywód, że bierzemy konnicę. O! Niedobrze. To się generała zostawić, a tylko teraz tak. Cześć piechoty. Budowa, napraw mi ten zamek zaraz, żeby nie było jaj. I weźmiemy, zaraz przyjmiemy prowincję Ibana. Dobra. Z automatu wiem, że zginą. To mi nie przeszkadza. No.
Teraz tak, Mecukę tu gdzieś mi awansował. Okej. Tak to załatwię. No i co teraz tutaj można zdziałać? Dobra, mała armia buntowników. Tu co mamy w armii cienko? Okej. No i co ludziska, ostatnia tura? Co mówicie? Uda się wszystko załatwić? Bardzo możliwe, a już mi się nie chce tutaj za bardzo walczyć. Okej, co my tu mamy? O, cienko chodzicie. Pokojowa okupacja i co? Ostatnia tura. O, że jesteśmy szogunem, co mamy za... Dla wszystkich jednostek, żeby wyrobienie Wielkiej Gwardii, żeby budowę Lion Maru, dwa premii do rodowej stawki podatków, honoru daimyo. No, całkiem, całkiem. Dobra, to ostatnia tura. Tam ci chłopacy się grzebią ze zdobyciem tej prowincji. I z automatu, super. I pięknie ludziska, udało się. Seria zakończona. Na normalnym poziomie trudności, ale obiecuję wam, że niebawem wrócimy do serii. Może tym razem w dodatku zmierzch samurajów lub pod stawkę jakiś inny klan już na wyższym poziomie trudności. Tak więc rodziska, zacznę sobie ostatnią cutscenkę i zaraz się z wami pożegnam. No okej. Kampania wygrana, super. Pora do głównego menu, a to do rodziska. Możecie sobie przejrzeć moje statystyki. Powiem wam tak, ja grałem kiedyś w Shogun Total War, czyli pierwszą część w ogóle Creative Assembly Total Warów. I powiem wam tyle, że gra podobnie się kończy. Jeśli ktoś ma z was starszy sprzęt i po prostu nowszy Shogun mu nie chodzi, polecam wam zagrać sobie podstawową pierwszą część tej gry. Naprawdę niezapomniane wrażenia. W ogóle to jest pierwsza strategia, gdzie było zastosowane taka masa dużych jednostek. Ja wiem, że to jest 2D, ale
Mapa kampanii, powiem wam tylko tyle, że mi bardziej przypadła do gustu. A ta 3D, no nie tak za bardzo, ale podoba mi się motyw z... tą zatartą mapą. Czyli... Głą wojny. I to jest bardzo fajny sposób, tak więc ludziska tak. Moja ocena za muzykę dla gry 8 dobre. Gameplay 7, są minusy. I co? A w ogóle grywalność, to tam miodzio na lepszych sprzętach, ale na starszym sprzęcie mi to chodziło, ten, więc dam jej 7. Moja ocena to jest głównie 7 z plusem dla tej gry. To są takie moje odczucia, bo... Nie wiem, czy powinien to oceniać razem z... grom. Po prostu nie podoba mi się zachowanie konnicy w tej grze. Bo uwierzcie mi, jeśli bym miał porównywać, kto wygra walkę... husarz czy samuraj? Odpowiem wam krótko, husarz. Bo samurajowie mieli po prostu inną mentalność, oni mieli honor do swoich walki, a po prostu husaria była nastawiona na, głównie na zabijanie, no nie ukrywajmy tego, no i to jest taka moja ocena. Chcecie, mogę pogadać na temat husarii z wami, zrobię jakiś filmik, wam go podrzucę i powiem wam moje przemyślenia. No dobra, to byłoby na tyle ludziska, ale jeszcze oceniając Multika, fajny? Nie powiem, że nie. Osobno ocenię sobie dodatek do Shoguna, Zmierzch Samurajów. I co? To na tyle z mojej strony. Ja daję grze 7 z plusem, no może ta 8 z minusem, ale to jest max. I co? No z tej strony Mara, z ludziska, komentujcie, oceniajcie, jeśli wam się odcinek spodobał, zasubskrybujcie mój kanał, zobaczcie, jaką następną serię zrobię. Tak więc, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!